wieczór, dobry wieczór. Nie, nie wiem, czy widać, ale chyba widać. Jest. Hello. Hello. No, no, go inside. You know, I never go inside. For what? You like to be outside. No, I said you cannot. Hey! No to bysiora mam cię, ty. Myślisz, że cię nie widzę, co? A ja ciebie widzę. Poszedł długo. Dobra, dobra. Never I go there. Never you go there? Never. Stop. Dzień dobry, dzień dobry. Sina zajęta. What is this? Soup rye. Zupa ryżowa. Baba krym. Po, coś tam. Drabina. Popadało wczoraj, widzę. Good? Czy non? A to z chlebem, nie? This bread? Yeah. A. Czym? Krew? Yeah. Oj, oj, oj. Student, happy to go to school? No, bo rano, tak? Bo rano. Dobra, idę zobaczyć, czy jakiś nowy skorpion się nie pojawił. Nine. Nie ma. No dobrze. Siódma, przed siódmą, bo na siódmą to idzie do szkoły. Więc... I wish you learn something too much today. Ni hao. Ni hao ma. Dobrze, pozdrawiam wszystkich. Zobaczymy. A, no i sorki za internet, za temu w internet, za live'a wczoraj. No za internet, no. Mam nadzieję, że mi dzisiaj go zrobią, bo kropeczka tutaj. A, no Sina oczywiście wstała z rana, bo ona jak tak do 10 nie pośpi, to ten i proszę. Poszła Micha. Tak, codziennie będę miskę tracił, to jeszcze ze 2 tygodnie i... Będzie faktycznie można zamknąć. Czekaj. Dobrze. To chciałem pokazać. No. Bandyty. Bandyty. Czerwona się pali. No. Także. Pozdrawiam, nie przedłużam. Co ja dzisiaj mam zrobić? Nic. No muszę poczekać na Sinę do 10.30. Niech z tej szkoły wyjdzie i... A, inżynierowie dzisiaj, no tak, no. Inżynierowie, co ja? Także mają przychodzić, wkopywać te szupy z tymi banerami, więc zobaczymy. Pozdrawiam serdecznie, ja idę na kawę. Oj, jeszcze odwieźć muszę. Hurry up. Szkoła czeka. Coś tam, bo wiedzy to nauki klucz, czy jakoś tak. Terminator. No, student. Hello, today. O, to jest miejsce nowe dla. O. Is it? Okay, then I go. Bye bye. No dobra. 3 godziny spokoju. Co to wyjdzie? 3? Tak. 3,5 no. No zaczęło się. O. Teraz w domu siedzę. Zaczęło się. To mi dach oczywiście przecieka, no to prawda. Przecieka w tej linii, tutaj takie są i tutaj takie są, nie wiem czy widzicie, stoły niby nie, no tutaj bo się rozchlapuje od muru, jak kapie na mur to chlapie na stół, ale powiedzmy te dwa mógłbym używać plus kanapę teoretycznie, no zawsze można jeden do środka wstawić lub dwa, no nie no jeden chociaż.
No, zobaczymy. Pierwszy raz będę porę deszczową spędzał. Grzmoty słyszycie, zaraz mi internet znowu szlachtali. Dopiero co naprawili, bo już byli. Ale jeszcze sobie założyłem, znaczy zażyczyłem sobie oddzielny. To tam jak i tak walnie w jakiś stóp transmisyjny czy coś tam przekaźnik, to i tak walnie u mnie, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żebym miał, że jak jest weekend, to ludzie siedzą w domu i wszyscy na tych, jak to się mówi, Netflixach, TikTokach i wszędzie. A tak to będę miał tylko swoją linię dla siebie. $25 miesięcznie za 85 megabitów. To nie wiem, no zobaczymy. No, także zobaczymy jak to będzie. No i zobaczymy jak z tymi deszczami. Jezu. No, pozdrawiam. Kurczę, zaczyna się. Już nie ma prądu. Zaczęli internetu i tak dalej, i tak dalej. Na pierwsza coraz lepiej. Słyszycie? Ale mam plażę za bramą. Ajajaj. No dobra. Musimy jakieś przeczekać. Dobra, znowu okienko jest między deszczami. Chociaż już zaczyna kropić znowu. Także lecimy do pana inżyniera od reklam. Bo wysłałem mu wiadomość, że no dzisiaj nie, że jutro. Ale nic nie odpisuje, więc lecimy tam. Dobra. Jesteśmy u pana inżyniera. Taką będę miał strzałkę. Gdzie ona się świeci? Świeci, ale chyba nie widać na kamerze, czy widać? O, jest i moje. Ale inżyniera nie ma. Tuesday. To jest moje. No ale jutro będzie montowane, żeby mi to tylko woda nie przeciekła, bo już widzę. Nie wiem, czy widać. Tu dziurka gdzieś jest. Znaczy dziurka, szparka. Znaczy, no wiecie o co. To też szparka. Tu. A ten... I don't know. Tu się ugina. No, I'm thinking about the water. Hey, Terminator. Hello. How is school good, eh? Mówi, że jedna w klasie. Is more people than you only. Huh? Only me. In a class only yeah. You? Yeah. Only me. Kurwa, no to faktycznie. No dobra, no czyli ty i trzy dzieciaki, no dobra, to tylko lepiej. No i tak to wygląda. To jest bez podświetlenia. No ładne zdjęcia, też ładne zrobione. W sumie, to z drugiej strony. No podobnie. O, nawet ciężkawe, więc okej. Okay. To porządnie zrobione, muszę przyznać. No to w sumie też porządnie zrobione, tylko że mi te deszcze tego nie. No ale chyba wie co robi, nie? Tak mi się wydaje. Niech to jakoś. Nie wiem, ja myślę, że powinien teraz. Nie wiem zresztą. To LEDy to chyba nie powinno nic. Nie wiem, nie wiem. Where is the. Ok, can you say bong, tell bong? O Jezus. No bo nie chcę, zaraz muszę wracać, bo drugi bong od internetu. Bo nie wiem, czy już powiedziałem, czy nie, bo już jestem zakręcony. A chyba powiedziałem, że będę miał osobny internet tylko dla siebie, no bo już... A, to powiedziałem, dobra, to już nie mówię. No, i tak to wygląda. Dobra, czekamy na mistrza ceremonii. Ja mu nie powiedziałem, że to miało być serce, bo teraz widzę, że są równe. O, jest. Szefostwo. Nie, pomyłka. Pomyliłem z innym gościem. Może brat, taki podobny jak. No dobra, na razie. Kurczę, tak zobaczyłem. Promocję. Ale mam czerwone widzę, co też zrobiłem. Classic Series, bla bla bla, 2016, Cabernet Sauvignon,
przez telefon mi się lepiej patrzy, bo więcej widać. Ale nie widzę koni, ile ma. Znaczy, wiecie, o co chodzi. Dobra, ja mam wino dla klientów, dla siebie nie potrzebuję, więc... Tylko... Jest? I na coś patrzę. O, tu źródełko zaopatrzone. Yeah, I know, but the... Just look, the prices. We just look, okay, relax. Wychodzą za tobą zawsze, że nie wiem, czy pilują, czy chcą pomóc, już tam nie wiem. W każdym razie jest to takie troszkę krępujące. Tak chciałem zerknąć przejeżdżając. No takie barmańskie różne jakieś. O, syfony nawet są. Co to, jak są syfony? O, i korki też są, no faktycznie. Co? Może sobie kupię taki syfon. Nie. No dobra, widać, że to takie cukry i różne szmery. Jakieś orzechowe syropy, karmelowe, oczywiście plastik, zielone. Strawberry, don't see. Yeah, but we have coffee, we don't need coffee. We have coffee, normal coffee, no fake coffee. Dobra, no. Zobaczymy jeszcze, czy konkurencyjne ceny. No, I just wanna check the prices. Oczywiście ceny nie poprzyklejane tak jak trzeba. I się nie dowiesz do końca. Czekajcie, bo niektóre są ok, a niektóre nie ok. Coś się co. No właśnie, teraz. To co wpada mi w oko, to akurat nie ma ceny. Nie chcę się pytać. No dobrze, Bacardi, dobra cena, 11,70 litr. No to jest ok. Nie super ok, bo podobnie dam 12,50 chyba kosztuje w innych czy 13, ale zawsze coś. To jest dobry rum, 16,40, też ok, 45%. Kiedyś jeszcze jak piłem, to go piłem. Litrowy Absolut 12,40, też dobra cena, bo 13,50 chyba kosztuje normalnie. Znaczy tam zawsze po dolarku. Parę butelek, parę dolarów, no. Jim Beam 12,40. A ja zapłaciłem chyba 13 wczoraj. Okej. Okay. Black Label 28, to jest za litr. Nie, 0,75, przepraszam. A to jest litrowy, 31,10 Black Label. Czyli ten. A czerwony 2 litry 47,50, a litr 15,60. A tutaj drugi? Which one? Yeah, we need this. How much? 15,60, to nie rewelacja. But not today. Bo już dzisiaj za dużo wydałem, bo internet mi zakładałem nowy i ten. To za bardzo kuje w sercu. Mamy jakiś tu fajny kieliszeczek na przykład, albo ten, nie? Okej, okay. We go, thank you. Dobry, good shop, actually. Yeah. If you need something, quick, eh? Yeah. No bo takie sporo rzeczy w jednym od razu, jak się tam stucze coś, jak barmańskich rzeczy. Nie żebym był barman tylko tak. No oczywiście napotkany sklep. Kontenery. Ile tu jest sztuk? No, 3 dolary i ty. To dlaczego tam jest 7? No zobaczcie. Stąd wziąłem. 7. Okej, okay, 3,50 to okej. Okay. Ale właśnie Sina mi powiedziała, że zapomniałem od Michała tej. Maszynki do golenia, dobrze. A kupię sobie jeszcze dzieciorkę, to
Często widzę, że te nasiona nie są takie, różne przebarwienia mają i tak dalej. Ja tu znalazłem, okej, zrobię sobie humusik. Są jeszcze duże paczki przypraw, takie same co w hurtowni i podobne ceny, więc okej, czasami trzeba podjechać 5 minut i się ma. Nie trzeba czekać na hurtowników, co i tak z błędem przywiozą. No i co? Musiałem kupić, bo zostawiłem u Michała, dwa nożyki i maszynka, $8, tu i dziwo. No ale cóż, trzeba to trzeba. Ale sklep w sumie dobry, bo no w razie jakiejś paniki można podjechać i kupić. Czy tam frytki się skończą, czy coś, czy owoce morza. Ją można kupić, czy mrożone truskawki, czy... no i w sumie dużo rzeczy. Dobra, ale uciekamy, bo wchodzenie do sklepów grozi niebezpieczeństwo. A tutaj już dmuchawy włączyli na grzanie, a nie na a nie na chłodzenie. No to jest za gorąco teraz. A nie, przepraszam, czekajcie, bo tu jest ciepło. Nie, jednak na chłodzenie jest. Dobrze mówię? Tak, dobrze mówię, na chłodzenie, nie. Falstart popełniłem. Ja oczywiście mango. 24, Sina! I need 4,000. So how much 1 kilo? Pram moi kilo. Pram moi? Kilo. Oh, before pram, eh? Pram moi. No wiem, tego już usłyszałem. Okej, okay, Sina, bring you the money, okej? Okay? Już zdrożało. $4,000. Give $1. No dobra, Sina jakiś kupiła sobie znowu zieleninki. Ja mam mango na parę dni. Bo już ja nie wiem, czy się kończy, czy coś. Aha, wolniutko kamerą. O, Sinie na przykład to śmierdzi, a mnie tam pachnie, nie? Co chciałem powiedzieć? To się kończy, już takie jest za miękki jak dla mnie. No i co? A, Buddha jeszcze. Jezus. Czyli mam mango, mango i banany mam od razu. Dobra, wsiadam na rumaka. Ale gdzieś... Krótce, dobra. Przejadę się dzisiaj, bo nie ma ludzi za bardzo. Będę chciał się przejechać przez park. Dobra, nie zanudzam. Nie no, chciałem tylko pokazać, bo jestem... Hello. Jestem u tej samej pani. No i ma te same, co dla Darka wziąłem. Rybki, o, wysior. Ten dorze, żywe. A tu była druga pani, co miała te przysmaki, te larwami, no ale dzisiaj nie ma. No tak czy inaczej, no takie tutaj na moim targu są. No dobra, ja jeżdżę. Jestem niedaleko Adama, to sobie podjadę. Może akurat go zostanę już, chociaż jest trochę wcześniej. Nie wiem, która, ale jakoś wcześniej jeszcze. Ale nie mam czasu, bo zaraz ma być inżynier ten od internetu podłączać nowy. Dobra, jadę. No dobrze, dokończę, bo światła jakieś krótkie były. Co chciałem powiedzieć? No i jadę sobie, że niby sklepik. No to od razu Sina mówi, o maszynki, bo ja chciałem ceny nożyków sprawdzić, bo pamiętam, że mam jeszcze jednego, ale już nie mam, bo jest u Michała został. Znaczy jeden i jeden w maszynce. Mówi, o maszynki zapomniałeś. No to maszynka i jest i maszynka, i jest coś. I ta zara kawa się przypomniała, że nie ma, to mango, a to ono coś tutaj, jakieś banany dla Buddy. No dobra, jestem przy Adamie. Ja wiedziałem, że może go jeszcze nie być, no i jeszcze go nie ma. A nie mam czasu już do niego jechać, więc... No nie wiem, może po południu jakoś coś. Chciałem z nim chwilę. Więc... Więc tyle. Dobra, lecę do chaty, bo inżynier od internetu ma być za chwilkę, więc zasobam. Pa! Jeszcze smaki młodości. Już wyciąga.
If you eat too much, what happened? Gruba. Jest, kucharecka, już się cieszy. Hello. O, z masłem dzisiaj. Hello. Z masłem. Sina mówi, że nie wyrzuci patelni. Jeszcze. Także nie do mnie pretensji. Co to jest? Czosnek, pomidor, papryka, grzyby, cebula. I coś sobie kupiła tę zieleninkę. A, i śmietana. Już myślałem, że znowu się przetrwinę i nie zje. Ale jednak... A, bo muszę powiedzieć, że... No. I have to say. Wczoraj narobiła sobie tych ogórków czy gołąbków i nie zjadła. I nie zjadła. E? Wasting. No. Marnowanie to jest. Ja jestem przeciwny. O. No co? Taka prawda. No dobrze. Dobra, okej, to poczekaj chwilę. Już się nie patrzy, bo mnie opierdzieliła, że ten, że ją wydałem. No ale i... A, poczekajcie, bo ja nie muszę tak, tylko mogę... O, mogę tak. No dobra, no, niech sobie miesza. O, proszę. Krzychu nauczy, e? Wszystko. No dobra, to niech sobie pomiesza. Czyli? Dę oni pokcioj? O! No dobrze, dobra. No i pomidory i czosnek. Nie poszło w las, widzę. Na koniec. Bo kumerki po trawach, jak zauważyliście, czosnek jest pierwszy. Musi być mocno brązowy. Dobra, dobra, już się nie wądruje. Sok. Ponuro dzisiaj, słońca nie ma. Przestało padać, ale to i tak. Już teraz zresztą za późno. Muszę coś wykombinować, bo ta pora deszczowa tak będzie. Muszę powiedzieć, że w stolicy padało, pepper, skampot. Padało, też powiedzmy codziennie, czy tam prawie codziennie, ale zaczynał popołudniami, a tutaj bacha od rana, nie? Już w ogóle. Jak tu, że tak powiem, żyć? No dobra, i wymyśliła sobie, że... Włożyłem palce, czy nie? Że tylko warzywka dzisiaj. Woda już jest prawie zagotowana. A jeszcze śmietany, no tak. Okej, but you we have for tomorrow. No już tam, w sumie jak jest miała stać produkcję, ona tego i tak powinniśmy być ruszać. Okej. Okay. Now you can put the salad too. I mean the whatever you bought. With the cream. I mean, grób co chcesz zresztą, się nie mądruje. No dobrze, teraz poczekamy na efekt końcowy. To jest chili powder, ale to jest taki bardzo słaby. Także nie przestraszcie się, że tak dużo, bo jest bardzo słaby. To jest ostre. To są te chili flakes, czyli... Jak to przetłumaczyć? Nie powiem, chili flakes. Wiecie o co chodzi, no. I to jest ostrzejsze, tak. Ja to sobie lubię dosypywać. Bo to taki bardziej pod kolor. See you. Bardziej pod kolor niż... Banany dla Buddy. No, pod kolor, a nie pod język. Jeszcze masła? No. More butter? Yes. Ale butter.
Okej, okay, jak tu. Do you have a plate? Should I bring your plate? Yes, thank you. Okay, thank you too. Co? No i co? To dla ciebie jest, nie dla mnie. Ja już jadłem. Ja jadłem pierogi dzisiaj. Sama nawarzyłaś piwa. To sama zjadaj teraz. Okay, thank you. Do you want the ito? No, thank you. I eat the dumplings. Okay. Okej, okay. Musimy jechać za tego ćwoka od internetu, bo miał być o 14, jest prawie 16 i nie ma. Oszaleję. Dobra, jedziemy. Zjadę. No, musiałem pojechać tutaj do biura tych od internetu. Oszaleję, kurczę, dzisiaj z tymi. Wszyscy się reklamują, że tylko wpłaci i będzie wszystko dobrze. I nigdy nie jest dobrze. A cóż, panowie inżynierowie od internetu nie przyjadą, nie przyjechali. I tak się to właśnie załatwia rzeczy. Jak widzieliście, ja nawet pojechałem do nich, do tamtego biura, czy jak to powiedzieć, punktu. Tak, tak, będziemy za pół godziny. Gdzie tam w życiu? Nikt nie przyjechał, już nie przyjedzie. Sporo czekania w domu, bo mieli być o 14, jest już 17, ja jestem w plecy, czas i tak dalej, no nic, no. Niby naprawili tutaj osiedlowy internet. Zobaczymy, na razie to on też ten osiedlowy jakoś ciężko, te pogody są jakie są. Nie wiem, no jakoś dzisiaj ten dzień taki, no nie za bardzo, no ale co, pewnie jak dzisiaj taki, to pewnie jutro w porządeczku. Witam wszystkich i żegnam dzisiejszego dnia za jednym zamachem, kogo jeszcze nie powitałem. Zapraszam też na live 18 czasu polskiego. To jest takie dokończenie tego konkursu Mata, więc... Zapraszam serdecznie i do jutrzejszego odcinka.